tylko kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy. Chodziłam do różnych lumpeksów ostatnio, miałam trochę jeszcze czasu w wakacje, na wyprzedaże. I zobaczycie tutaj efekt tych poszukiwań. No to były naprawdę bardzo, bardzo różne lumpeksy. Jeden był w Dobczycach, w Wieliczce, w Krakowie, także to jest taka zbieranina. Ale fajne rzeczy i to jest taki ostatni hol, który będzie typowo taki letni, z rzeczami na lato, z małymi wyjątkami może tutaj, ale większość tych rzeczy to są jeszcze rzeczy na lato. No i serdecznie Was już teraz zapraszam i oczywiście bardzo proszę o polubienia na filmiku, zasubskrybujcie mój kanał, bo jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, tym bardziej, że bardzo dużo czasu poświęcam na robienie filmów, programów, poszukiwanie nowych tematów dla Was, żeby było ciekawie. Także będzie dużo nowości, będzie warto. Wciśnijcie sobie przycisk powiadomień. No i kochani, przechodzę już do rzeczy. Moi drodzy, zacznę od tego, co mam na sobie. Ostatnio byłam w tej stylówce we vlogu o moich wakacjach we Włoszech, ale zapomniałam Wam o niej powiedzieć. Dostałam tą bluzeczkę pośrednio, przekazana mi została przez panią dyrektor naszego teatru, po prostu w prezencie. Otrzymałam, jest to jedwab Zary, czysty jedwab, jest naprawdę superowa, jest taka, to jest taka cieniutka, zobaczcie, taki cieniusieńki szyfon, jeszcze jakby taki zmięty, jest świetna, naprawdę bardzo mi się podobają te kolory, są mega takie pozytywne, no i w ogóle zobaczcie tam w przebitce, fajnie to wygląda, do spodenek, może być też do spódnicy, nawet białej, nawet niebieskiej, no jest mnóstwo możliwości kolorystycznych, ale chyba najbardziej mi się to podoba właśnie do krótkich spodenek. Akurat ta bluzka. Właśnie do takich, do białych też będzie super, bo tu też mamy biel, może być do adidasów, do wszystkiego. W zasadzie ta bluzka to jest tak uniwersalna na lato, jest tak cieniutka, że w ogóle tak jakby się nic na sobie nie miało. No i dzięki wzorom nie jest przezroczysta, więc w ogóle jestem mega zadowolona. No i dostałam ją za darmo, to już w ogóle najlepsza opcja, jaka może być. Ale jest to, oczywiście, że jest to bluzka z odzysku, nie była też zakupiona przez tą osobę nowa. Także bardzo dziękuję przy okazji jeszcze raz. No i kochani, idę dalej. Kolejne rzeczy. Teraz pokażę Wam akcesoria. Tym razem na początku. To były droższe rzeczy. Z tych tutaj, to w większości są jakby z wyprzedaży ciuchy. Natomiast właśnie buty były takie do 15 zł powiedzmy. Coś do, może nawet jedne były troszkę więcej niż 15, ale do 20 zł to na pewno się zamknęłam. No i są to praktycznie nowe buty, w ogóle praktycznie nieużywane, niezużyte, świetnych marek, zobaczycie zaraz. No i torebka kosztowała też 15 zł i pokażę Wam najpierw jedne buty i torebkę, bo będą występowały w tej samej stylówce. W Wadowicach, w takim dużym lumpeksie, bodajże przy takim markecie Majster, tak mi się wydaje, ale nie zapamiętałam nazwy, wybaczcie, jeszcze tam często nie bywałam, więc tak dobrze nie znam okolicy. Kupiłam nowe buty Peter Kaiser, to jest bardzo, bardzo dobra marka, takie designerskie buty, niemieckie, niemiecka marka, to jest 37, dosłownie 3,5 rozmiar i są świetne, naprawdę są mega super, całe skórkowe i takie, to są takie lakierki na takim malutkim obcasie, takie bardzo eleganckie, mnie się kojarzą właśnie na przykład ze stylem Chanel, z takimi klasycznymi balerinami, bucikami, tu są też odcinane na czubkach i tutaj pokażę Wam tutaj zdjęcia potem, one są w takim niebiesko-gołąbkowo-szarym kolorze i mają takie piękne detale ze skórki zrobione biało-srebrne. No i bardzo jestem zadowolona, bo szukałam takiego koloru w ogóle butów, a bardzo, bardzo mi się podoba ten kolor i mam rzeczy w takim kolorze, co zaraz też zobaczycie. One będą pasować i do błękitów, do takich trochę rozbielonych błękitów, do przeróżnych rzeczy w zasadzie, które ma. Więc dzisiaj tylko jedna stylówka będzie, ale najpierw jeszcze pokażę Wam tą torebkę. Wczoraj ją kupiłam dosłownie, jestem zachwycona. To jest torebka z ciuchów w Krakowie. To jest taka sieć lumpeksów, o której niedługo będzie filmik. Będą pokazane dwa lumpeksy, nowe dostawy. Także zapraszam już teraz serdecznie, bo będzie recenzja, tour po tych dwóch lumpeksach i rzeczy, które tam kupiłam. Naprawdę fajne, także zachęcam Was serdecznie. No i przepiękna torebka. Ta torebka kosztowała mnie 15 zł. I to jest torebka designerska również. Co jest naprawdę super i zobaczycie zaraz, jak świetnie jest wykonana. Etienne Aigner
I bardzo drogie są te torebki, także jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, że ją kupiłam za tak niską cenę. No i zobaczcie, jakie ma przepiękne detale, ma taki odpinany pasek i w ogóle te metale tutaj są tak świetnie wykonane. To jest, w środku jest numer seryjny tej torebki również, no i jest napisane, że to jest cowhide, czyli skóra bawola tłoczona, tak, ona jest tłoczona w taki wzór krokodyli jakby. No i naprawdę pięknie, tu jest pięknie wykończona. Tutaj jest, o jeszcze moja maseczka, tutaj jest taka otwarta kieszonka, tutaj zobaczcie na te śliczne detale, tu jest jeszcze taka podkowa, która jest pewnie, to jest takie A, podkowa trochę A, czyli symbol marki. No i przepiękne wykończenie tej torebki w środku, tutaj wszystko jest tak zadbane, potem zobaczycie, właśnie zbliżenia pokażę Wam. Jestem mega zachwycona, no i przepiękna praktycznie w kolorze tych butów. No i teraz zobaczcie sobie właśnie tą stylóweczkę. Mam na sobie taki od Casegate żakiet błękitny, oversize'owy, do moich tych spodenek markowych takich, takich bermudów i do jedwabnej bluzki. No i to jest taka elegancka stylowa, że powiem Wam, że zupełnie bym się nie powstydziła iść tym do pracy, nawet na tak dość elegancko lub do miasta, na jakieś takie bardziej wytworne spotkanie, bo to są same rzeczy takie super markowe i nie dość, że super modne, to w przepięknej kolorystyce, według mnie przynajmniej. Kochani, no cóż więcej chcieć? Za niewielkie pieniądze, ale naprawdę piękne, piękne rzeczy. No ta torebka to w ogóle zachwyt, zachwyt, totalny zachwyt. Nie wiem, jestem zachwycona nią. I pokażę Wam, wczoraj przechodziłam przez galerię jadąc pociągiem i zobaczyłam bardzo podobną torebkę w Marciano Guess w sklepie firmowym. No naprawdę, powiedziałabym nawet, że ta torebka jest lepiej wykończona, jest naprawdę przecudownie wykończona. Jest tak perfekcyjna, że nawet wydaje mi się, że tamta torebka, która nawiasem mówiąc kosztowała coś koło 800 zł, absolutnie nie przebija jej, a wręcz ja wolę tą. Także wow. No i moi drodzy, teraz buty. Kochani, kolejne buty Tamaris. Całkowicie ze skóry i to jest z takiej mięciutkiej skórki. Tutaj jest jakaś taka napis touch it, czyli pewnie w dotyku są przyjemne. I naprawdę są mega wygodne. I na tej znowu takiej super małej kaczuszce, małym obcasiku, co jest bardzo wygodne i one są tak komfortowe. Tutaj są takie jakby poduszki skórzane, wyłożone skórką. To się, w tym się chodzi jak w kapciach, dosłownie. No i przepiękny kolor, jasno-szary. Na jesień będą idealne, ale tu Wam się jeszcze pokażę w letniej sukieneczce. Ta sukieneczka moja taka jedwabna. No i do tego ten kolor mi idealnie pasuje. No i moi drodzy, więcej tych butów Wam pokażę w stylówkach jesiennych, bo teraz są idealne na gołą nogę, ale w jesieni będę sobie normalnie nosiła je do spodni czy do rajstop i będą też ekstra. Tymczasem idziemy dalej. No i tak właśnie końcówka tych letnich rzeczy, zobaczcie, przesuperowa sukienka bardzo dobrej marki Tugba. Nie wiem, Tugba, to pewnie to jest coś skandynawskiego, raczej na pewno. Niby rozmiar 40, ale to jest bardzo małe. Jakby ktoś miał rozmiar 40, to podejrzewam, że do tych rękawów by nie wszedł, bo ja ledwo je wciskam, a nie należy do jakichś osób tęgich. No ale bardzo wąskie rękawy. Naprawdę one są takie ściągane tutaj, zobaczcie, takimi patkami jakby. No i świetny, bardzo gruby materiał. Znaczy, on jest przyjemny i mięciutki w dotyku. Trochę jak pieluszki tetrowe, ale już Wam powiem, jaki skład. To jest wiskoza z bawełną. 66% bawełny, reszta wiskoza. No i świetny, naprawdę świetny wzór. Trochę to jest taki jak taka długa koszula. Można to nosić jak na kostium kąpielowy, po prostu takie rozpięte albo zapięte z paskiem. To zobaczcie, bo zrobiłam dwie wersje stylówki. I ma świetne detale, na przykład tutaj ta kotwica, która tutaj jest, jest rewelacyjna. Taka różowa ze srebrem. No i ona właśnie ma takie pastelowe kolory. Kremowy i różowy. Jest nieprzezroczysta w miarę, więc można ją spokojnie sobie nosić jako sukienkę też. Bardzo, bardzo fajna rzecz. No i uważam, że to jest właśnie rewelacyjne na wakacje. Także jestem bardzo zadowolona i to kosztowało mnie 5 zł. Akurat to pamiętam. Teraz sukienka, też za piątkę.
4 czy 5 zł, bardzo, bardzo tanio. Wiskoza z jedwabiem i to jest w dodatku, kochani, Day, Birger & Mikkelsen, czyli znowu designerska sukienka w takim kroju ze skosu. Fajny kolor, taki stalowy. Zobaczcie, to jest taka raczej wieczorowa sukienka do obcasów, bo ta długość wymaga obcasa, żeby się wyglądał zgrabnie. No i zobaczcie, też do tego sobie włożyłam, najpierw pokazuję Wam tą sukienkę na sobie, po prostu samą sukienkę z torebką, bo mam taką torebkę w identycznym kolorze i też z koralikami, więc ten styl będzie idealnie pasował. A prócz tego, do tego mam tutaj założoną moją jedwabną kamizelkę z tymi frędzlami i to jest, uważam, już takie bardzo wykwintne, nawet designerskie, powiedziałabym. Nie powstydziłabym się tej stylówki jako takiej naprawdę wieczorowej, projektanckiej stylówki. Także taki mój pomysł, mój patent na szykowny wieczór, na coś takiego z bardzo dobrym gustem, bardzo takiego wysmakowanego, może do jakiejś galerii na wernisaż, albo właśnie nawet i, czemu nie, i do opery w lecie oczywiście. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sukience, o tej całej stylówce. Mnie się ona bardzo podoba. No, niestety nie mam za często okazji wkładać aż tak eleganckich rzeczy, na, tak wiecie, w moim życiu, nie scenicznym, tylko takim, takim normalnym. No, więc pewnie ta sukienka sobie będzie czekać na odpowiednią okazję. Ale tak czy inaczej jestem zachwycona. Idziemy dalej. Kochani, teraz pokażę Wam coś, czego Wam nie pokażę w stylówce. A dlaczego? Bo to jest prześliczna sukienka designerska, projektacka, Talbot Ranhof. I te sukienki kosztują po kilka tysięcy złotych. To jest jedwab oczywiście. I ona ma tak piękne detale. Pokażę Wam tutaj do kamery. Zobaczcie tył tej sukienki, jak jest wykończony. Ona jest taka za kolano, trochę przedłużona z tyłu. No, ma przecudowne wykończenie. Naprawdę. Z przodu ma takie jeszcze ręcznie robione guziki. Też przepiękne. I jest pasek, który jakby zapina się z przodu na tych guzikach, a z tyłu on opada tak wokół talii. Oczywiście jest wszyty biustonosz tutaj, tylko ta sukienka jest dla mnie za duża, więc nie mierzę jej, bo wygląda w niej fatalnie. Dopiero będzie wymagała przeróbki i zastanawiam się, jak ją przerobić, żeby nie zniszczyć jej kroju. A jest tak śliczna, ma przepiękny taki srebrno-błękitny kolor, że naprawdę, no, jestem ją bardzo, bardzo zachwycona. I ona kosztowała około 20 zł, więc naprawdę mało. No i uważam, że jak się przerobi, to to będzie przepiękna, wieczorowa, elegancka suknia. No i tak jak mówię, no to są już ceny tych sukien, to już są 2, 3, 4 tysiące, zależnie od modelu, ale naprawdę są to ręcznie szyte suknie z najlepszych materiałów i tu widać, że wszystko jest wykończone właśnie z dbałością o szczegóły. Także tą suknię zobaczycie na mnie na stylówce, jak ją przerobię, jak ją dopasuję, także będzie można w niej wyjść. No i teraz, kochani, na koniec rzeczy takie męskie, bo nie da się ich zmierzyć, no bo nie ma na kim, przynajmniej na ten moment. Nawet nie mam jak poprosić Wiktora, bo go nie ma. Pasek męski za 5 zł. Skórzany, prześliczny ten pasek. Zobaczcie, to jest nówka, pasek ze skóry, taki naprawdę porządny Sadler, marka Sadler, made in Italy, czyli naprawdę to jest bardzo, bardzo dobra jakość. Takie paski są bardzo drogie, więc kupienie takiego praktycznie nowego paska, bo zobaczcie, w jakim on jest idealnym stanie, no to jest świetna gratka, no i będzie się super sprawdzał na eleganckie okazje, czy to do garnituru, czy nawet, no, nawet do takich eleganckich spodni letnich. No i kupiłam też rzeczy do teatru, które Wam pokażę w osobnym odcinku, bo będę robić też odcinek o moich stylówkach teatralnych i takich rzeczy vintage i z lumpeksu, które tam kupiłam, i pokażę się Wam też w moich kreacjach właśnie scenicznych. Także też już zapraszam, to będzie w jesieni. Kupiłam świetny garnitur, właściwie kupiliśmy z Wiktorem, bardzo, bardzo ładny, Gioberti. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor i kosztował cały ten garnitur 5 zł wraz z pokrowcem, więc w ogóle to jest super, super tanie. On ma w sobie w składzie wiskozę, jest taki błyszczący z bordowymi detalami. Zobaczycie to na zbliżeniach. Są oczywiście też spodnie takie w modnym kroju z bardzo zwężanym w dół, też z błyszczącego takiego materiału, także mega, mega zdobycz.
I właśnie kupiłam jeszcze smoking wełniany, taki oryginalny, który Wam pokażę innym razem, ale też był za 5 zł, to już Wam od razu mówię, że właśnie to były jedne zakupy. No i przepiękna rzecz. Także kochani, na dzisiejszy haul to tyle, taki krótszy haul, ale właśnie tak jak mówię, to jest takie zakończenie sezonu letniego i teraz następny haul już będzie z nowej dostawy. Już będą to rzeczy zimowe i też już mam odłożone takie rzeczy naprawdę przepiękne, jakościowe, markowe, z najlepszych materiałów, także zapraszam serdecznie na następne programy i kochani, do zobaczenia już w programie o biżuterii i o stylówkach Chanel. Cześć!